Halo, dzień dobry, witam Was w 23 i przy okazji przedostatnim już vlogmasie. Moi drodzy, właśnie dzisiaj Was witam nietypowo, bo w ciemnościach, jest godzina po 16. Ja właśnie do auta idę, bo dzisiaj czeka nas lepienie pierogów i w tym roku robię to inaczej, bo jadę do Opola ze wszystkim i w Opolu będziemy sobie kleić pierogi i tam też Ajka będzie robiła krokiety, nie wiem czy w ogóle mnie widać, nieważne. W każdym razie wziąłem też, słuchajcie, iPada z ładowarką, bo być może, ojej, jak zimno, bo być może, w sensie być może, jest taki plan, żeby zrobić live'ika na Twitchu z lepienia pierogów. Tam, wiecie, będą sobie jakieś kolędy w tle po cichu, pewnie plumkały albo jakieś inna muza. O, teraz już w ogóle mnie nie widać, musicie mi wybaczyć. Gada do Was ciemne tło, no trudno. Także plan jest taki właśnie, że będzie live'ik z lepienia pierogów i taka, wiecie, pogadanka luźna z Ajką, z NTF-em, z Flapem. Zobaczymy, kto tam będzie chciał być, bo wiecie, nie każdy chce być na live'ach, no nie oszukujmy się. Niektórzy się po prostu wstydzą. Także moi drodzy, o, ja właśnie jestem już koło garażu, więc będę brał auto. O, jak, tu jest dobre światło, tu mogę do Was gadać. Czad, także, że co, także biorę auto i jedziemy. Patrzcie, całe wszystkie rzeczy tutaj, michy, iPady, wszystko. Taki dzisiaj inny vlogmas będzie. Kto nie ma w głowie, ten ma w sklepie. Moi drodzy, zapomniałem z domu mąki, jak po prostu ostatni wół. Ale to się dobrze złożyło, bo Ajka zadzwoniła, że potrzebuje ręczników papierowych, więc może jakieś ciberki. Uśmiechnij się ładnie. Co, ja też tu jestem? Dzień dobry. No, także idziemy do Lidla jeszcze przed lepieniem pierogów, już jest późno, więc będziemy lepić pierogi dzisiaj do 24 chyba. Ale jest super, nie żałujemy. Niczego. Co to za... Co? Co to jest? To jest cicho! Co to jest? To jest do pierogów. Boże! Sorry. A umiesz jak lepić, tak samo zalepiasz? Tak! Naprawdę? Wszyscy tak umieją, tylko nie ty. Bo mi wychodzi krzywo. Tragedia. Bo się nigdy nie uczyłeś się to robić. Mam świetny spederek, się Mikołajowy. To jest to, co mi baba dawała, jak mi fluoryzację robili. To? Zabrałem dentystce. No, także słuchajcie, będziemy robić pierogi zaraz. I Ajka powiedziała, żeby nie pokazać jej mocy na streamie, ale i tak to zrobię. Ale i tak się pokazałem przed chwilą. Tak się mogę. Ja jestem już... po dentyście, bez makijażu, zostawcie mnie. Ale tak bym się pokazać na vlogu. Ajka, masie, też worek na głowę? Chciałam skomentować to nieboskie urządzenie. Co to jest w ogóle? Nieboskie! Boskie! To jest przyrząd bogów. Jesteśmy, słuchajcie, po live'ie. 2,5 godziny na Twitchu, albo 3 godziny na Twitchu, a my siedzimy dalej i ciśniemy z pierogami. Jest Ajeczka, jest tam Niedew, proszę. O. I słuchajcie, generalnie mamy tak, Ajki krokiety, proszę tutaj, tu już mamy dwie miski pierogów ruskich i jeszcze będą, Ajka, jakie pierogi będą jeszcze? Z kapustą i z grzybami. Z kapustą i z grzybami, tu się gotują pierogi, no i tu się wałkuje i lepi. Wałek jest tragiczny, bo jestem drewniany i już nas wszystkich łapy bolą. No i po prostu się nie kręci. I się nie kręci, no. Także... Ale są, biedam, patrzcie, o, jeszcze pierogi tam stoją, o. Christmas time. Wielkie, no. No tak, ona się kurczy, tak, dokładnie. Ale słuchajcie, na szczęście już farsz kończymy, nie? Tak. Bo był cały gar farszu, już teraz jest coraz mniej, także hit. Tu gotowe pierożki ruskie. Ruskie. Tutaj jest Ajki farsz, Ajci pierożki. O, tutaj kolejne będą. I krokiety, które... Ajka, tu ci pękło. Wiem, ale nic nie są. Tak? Jajkiem się zalepi, no. A, okej, okay, no. Tak, słuchajcie, produkcja masowa leci. Słuchajcie, Ajka smaży krokiety, a ja idę z piechem na spacer od Ajki, czyli Manczusia. Proszę. I w ogóle zobaczcie, śniegu dopiło. Hit. Jeszcze jakbyśmy to nie było śniegu, to jest milion. Czyli co? Jednak w tym roku będą białe święta? Ale czad, słuchajcie, pierogi już ruskie zrobione, nie wiem ile wyszło sztuk, bardzo dużo, bo wyszły takie dwie ogromne, potężne wręcz michy. Teraz ta Ajka smaży krokiety i jeszcze gotujemy pierogi z kapustą i z grzybami, chyba to dla Ajki już. No, także i w ogóle jest zimno, także śnieg się po pierwsze utrzyma, a po drugie aż się boję zobaczyć na moje auto, którego jeszcze stąd nie widzę, ale podejrzewam, że słuchajcie, będzie hit i będzie cały zaśnieżony, no bo przecież nie, no nie wierzę. Jeszcze godzinę temu nic nie było i my, wiecie, mamy oczywiście zasłonięte toalety w kuchni, nic nie widzimy. No, a ja wychodzę z Manczusią i okazuje się, że minę śniegu nawaliło. No po prostu złoto. Kochani, moje obawy się spełniły. Odśnieżam auto.
Jest mi już po prostu tragedia. Ja w ogóle go nie widzę. Patrzcie, nic nie widać. Dachu nie widać, mimo że jest białe. Nie widać nic. Patrzcie, no, mój biedny przodzik. W ogóle nic na fyn. Jestem, kurde, szczotą. Jestem, słuchajcie, w domu już. Przywiozłem pierogi. Trochę iPad mi zamógł, bo cały czas śnieg padał, a nie miałem ich zabrać, więc wiecie, pierogi, na pierogi poszedł iPad z ładowarką, trochę przemokło. Chyba żyje, tak mi się wydaje. Natomiast słuchajcie, herbata na dzisiaj, bo będziemy kończyć vlogmaska, to herbata biała, malinowa. Proszę bardzo, o, Misza już wstała. Cześć, spałaś dopiero. Ta jest dobra. Także ja już tam słyszę, że woda się gotuje powoli, bardzo dobrze. Będziemy testować, polecać i kończymy vlogmasa, a jutro, słuchajcie, ostatni vlogmas do nagrania i Wigilia, także no, będzie nagrywane. Dobra, słuchajcie, jestem już, widzę, że włos rozchwiany. Cała kuchnia pachnie malinami, także biała herbata malinowa chyba będzie super. No, kazano ją parzyć, w sensie na opakowaniu było napisane, że między 1 a 2 minuty. Ja zaparzyłem trochę dłużej, już przyzwyczajony tym, że trzeba po prostu dłużej robić, także... bardzo łagodna, czuć maliny, jest okej, okay. W sensie bardzo taka, bardzo delikatna, bardzo, mimo że widzicie, dłużej była parzona. Także to chyba w ogóle nie ma znaczenia, czy dłużej parzę, czy nie. Jest Miszka, która jest z choinką i widać, że jest bardzo zainteresowana oczywiście światełkami. I moi drodzy, jestem ja z polecajką muzyczną, dzisiaj Sia Unstoppable, także bardzo fajna piosenka, cuniunia. Miuśka, ona jest, słuchajcie, tak zainteresowana tymi światełkami, wiecznie, po prostu wiecznie, kiedy, o, już, nie trzeba się widać, już leży. No, także dzisiejszy, słuchajcie, vlogmas będzie bardzo krótki, bo jakoś tak dużo też nie nagrywałem, tak mi się wydaje. No jutro już ostatni vlogmasek i jestem w szoku, że tak szybko zleciało. Powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że dam radę, naprawdę. Myślałem, że gdzieś tam, wiecie, 5, 6, maksymalnie 10 vlogmasów, wsio, wiśta, do widzenia. To się okazuje, że otóż, kochani, nie. Vlogmasów w tym roku zrobiłem po raz pierwszy 24, w sensie, no prawie, być jest 23, ale jestem bardzo blisko tego, także się z tego bardzo cieszę. O, już poszedł kot. Także moi drodzy, ja właśnie tam żegnam na dzisiaj, już idę się kąpać, bo już jest późno. Lowki, kiski, besowski, dziękuję, że byliście w kolejnym, już przedostatnim vlogmasie ze mną. Słyszymy się niebawem oczywiście, już, bo już jutro o godzinie 19:30 jak zawsze, czyli konkurencja dla Kevina. I co? I Wigilia time, także super, bo już w ogóle bredzę. Także trzymajcie się, buzi, dziękuję za komentarze. Pa! Mua.